W tym odcinku zobaczycie kolejne bardzo fajne mody do ETS2, tym razem mod na autobusy i busy. Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tym odcinku zobaczycie super mody na autobusy do ETS2. Przypominam koniecznie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz subika na kanale. Zapraszam was także na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. No a teraz bez przedłużania lecimy z odcinkiem. No to pierwszym modem w tym odcinku jest Mercedes-Benz 0457 i w sumie nie wiem jak to się czyta. Szczerze, jak zobaczyłem na początku jego interior, to nie byłem przekonany co do tego moda. Ale później, gdy zacząłem tuningować ten pojazd, a następnie nim jeździć i słuchać jego dźwięków, to już było nieco lepiej. Nie no, tak naprawdę ten modzik jest naprawdę bardzo fajny. Posiada on wielką ilość tuningu. Może ten tuning za bardzo jakoś go nie zmienia, ale jednak coś tam stuningować na pewno można. Jazda też nim jest bardzo przyjemna, sam modzik jest wykonany też fajnie. W tym modelu najbardziej podobają mi się dźwięki otwieranych drzwi i ogólnie jazda tym busem. Mówię, jazda jest naprawdę przyjemna, sam modzik też jest wykonany bardzo fajnie, no ale jedynym minusem tego moda jest interior, bo jest gorszy niż na przykład w następnym modzie. Niestety jakoś tak trochę w nim pusto jest. Może w realu też tak wygląda, w sumie nie wiem, możecie napisać w komentarzach jak wiecie, no ale tak czy siak to naprawdę bardzo fajny modzik i go wam polecam. Drugim modem jest Mercedes-Benz Turismo 16RHD 2018 i tutaj ten mod wymiata pod względem interioru, ale do tego przejdziemy zaraz. Mod posiada już trochę mniej tuningu niż ten poprzedni Mercedes. Jeśli chodzi o wykonanie tego moda, no to moim zdaniem ciutkę lepiej wygląda niż ten poprzedni model, ale interior, a dokładnie sam kokpit, no wymiata. Wygląda bardzo ładnie, szczególnie kierownica, komputer pogładowy i skrzynia biegów. No dobra, skończę teraz się zachwycać tym interiorem i powiem wam coś odnośnie jazdy. Sama jazda jest ok, tylko dźwięki są trochę za ciche i nieco gorsze niż ma poprzedni model. Gdyby z tego modelu wziąć jazdę, w sensie tą całą fizykę i sam model, a z tamtego poprzedniego moda same dźwięki i połączyć to, to powstałby prawie że idealny mod. Ale tak to jest naprawdę spoko i jeśli komuś nie przeszkadzają te ciche dźwięki, no to mod jest idealnie pod niego. Trzecim modem w tym odcinku jest Ikarus 250-59, jest to kolejny ultra fajny mod. W przeciwieństwie do poprzednich modów, w tym modzie wszystko jest fajne, czyli ten bus nie ma żadnych minusów. Idąc po kolei, czyli tuning, tutaj też nie ma go zbytnio dużo, ale jest tak wystarczająco moim zdaniem. Interior w środku, szczególnie na miejscu kierowcy, wygląda jakieś 9 na 10, więc naprawdę jest spoko. Jeśli chodzi o fizykę w tym modzie, to jest ta fizyka na wysokim poziomie, więc ogólnie jazda tym busem jest naprawdę przyjemna. Dźwięki też są spoko, no może ten pierwszy mod z tego odcinka miał nieco lepsze te dźwięki, ale ten mod też naprawdę ma dźwięki niczego sobie. Kolejnym modem w tym odcinku jest PAZ 320-54, jest to no coś takiego jak widzicie na ekranie. Tutaj tuningu nawet wam nie pokazuję, bo go w ogóle, ale to w ogóle nie ma. Wykonanie tego moda od wewnątrz, nie licząc deski rozdzielczej, jest no bardzo średnie. Sama deska też najlepsza nie jest. Z zewnątrz nie ma co narzekać, a nawet trzeba pochwalić, bo naprawdę z zewnątrz prezentuje się ten mod wyśmienicie. Dźwięki zaraz usłyszycie sami, ale mogę już wam powiedzieć, że są one ok. A jeszcze taką ostatnią rzeczą, której wam muszę powiedzieć, czyli o jeździe, no to model też ma spoko fizykę i ogólnie, no, spoko modzik. Kolejnym modem jest Mercedes-Benz O303 i w ogóle coś dużo Mercedesów dałem w tym odcinku. Mod w tuningu praktycznie nie ma w ogóle, tylko trochę malowań oraz swoje 4 rzeczy jakby. Czyli 2 kubki oraz takie coś wiszące z logiem osoby, która robiła tego moda, oraz też takie coś wiszące z logiem Mercedesa i nazwą tego modelu. No, wytłumaczone perfekcyjnie. Jednak jeśli tylko wejdziemy do gry i odpalimy silnik, to zacznie się magia tego busa. Zobaczcie sami. Jeszcze tak tylko powiem, że oczywiście jazda tym busem jest ultra przyjemna, a dźwięki, no to sami możecie ocenić. I na koniec taki bonusowy modzik, nazwijmy to bonusowy, mod o nazwie Scania CMA Comet Flecha Azul Bus. I będąc szczerym, ten mod nadaje się na takie mapy typu Eldorado albo jakieś tam inne mapy na Amerykę Północną. W tym modzie fajną rzeczą jest to, że oprócz samego pliku z modem możecie też dodać moda, który doda wam ten bus do trafiku. Więc podwójnie fajna sprawa na mapy, te które wcześniej mówiłem. Odnośnie samego moda, to mod jest dosyć spoko, ale osobiście nie lubię modów tego typu. Takich autobusów właśnie na takie mapy, no nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu jeśli komuś się ten mod podoba, to możecie go sobie ściągnąć. Sama jazda i dźwięki są naprawdę w porządku, ale mi samym wyglądem nie odpowiada. I w sumie to jeszcze nie jest koniec, bo na koniec czeka ostatni mod. Tylko że ten mod nie doda wam busa, a busy i nie doda wam, tylko do trafiku. Oczywiście chodzi o Bus Traffic Pack od Jazzycata. Jeśli ktoś nie zna tego moda, to ten mod dodaje wam do trafiku, akurat w tym przypadku bardzo różne autobusy, ale to naprawdę ogrom autobusów. Oczywiście Jazzycat ma też inne mody, na przykład na dodanie tandemów, zestawów takich realniejszych z logiem różnych firm, auta jakieś, czy chociażby no wielu innych rzeczy. Więc ten oraz inne mody od Jazzycata też na pewno wam się przydadzą, ale że to jest odcinek z busów, to dlatego postanowiłem pokazać tutaj jako ostatniego moda, tego moda na busy do trafiku od Jazzycata. I to na tyle w tym odcinku. Napiszcie koniecznie w komentarzach, który mod się wam najbardziej spodobał. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. I dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do następnego, siema, no i cześć!